mieszkańcy Polkowic spotkali się w sercu miasta na wspólnej wigilii. Piękna szopka i świąteczne dekoracje polkowickiego rynku to idealna sceneria na wigilijne spotkanie. Kolędy, życzenia oraz świąteczne potrawy sprawiły, że był to wyjątkowy wieczór. Chciałbym życzyć, aby ten czas świąteczny, aby te dni najbliższe mijały Państwu w rodzinnej atmosferze, ale też poprosić, aby tą atmosferę z rodzinnych pielęszy przenieść również na sąsiadów, na osoby, z którymi pracujemy, tak, żeby ta nasza miejska wspólnota żyła, bo to jest wartość, to jest coś, co buduje się przez lata i coś, co łączy nas, Polkowiczan, w jedną wielką rodzinę. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, dlatego ważne jest, aby spędzić je z bliskimi, aby nikt nie był sam. Życzę Państwu, aby ta Boża dziecina, która narodzi się w betlejemskim żłóbku, narodziła się również w nas. Żeby ta radość i dobro było w nas nie tylko dzisiaj, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Świąteczną tradycją jest światełko pokoju. Na polkowicki rynek przynieśli je harcerze. To za ich pośrednictwem trafia ono do naszych domów. Przekazując to światło, przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom i niech ta moc będzie z nami, niech nam pomaga w życiu codziennym, zawodowym i rodzinnym. Wszystkiego najlepszego na te święta i na ten nowy rok. Czuwaj. Bardzo dziękuję harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego za to betlejemskie światełko. Przekazuję je oczywiście za chwileczkę wszystkim mieszkańcom, tak aby to światło rozniosło się do naszych polkowickich domów. Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim religijny charakter, ale to także szereg tradycji i zwyczajów. Dla każdego domu są one nieco inne. Trzeba się trzymać swojej tradycji, bo to zawsze w sercach musimy nosić. Aby Polska była Polską, a Polak Polakiem. Jest tak jak zwykle, jest barszcz. Czekamy na pierwszą gwiazdkę, zasiadamy razem do stołu. A choinka, żywa czy sztuczna? Kto ubiera w domu? Ja z mamą zawsze ubieramy i jest sztuczna, żeby się nie sypały igły. Ten wigilijny wieczór był szczególny. Wszyscy z ogromną ochotą składali sobie życzenia. Można było skosztować potraw wigilijnych, takich jak czerwony barszcz, paszteciki czy też kapusta z grzybami. Oczywiście nie mogło zabraknąć świętego Mikołaja, który przez cały dzień odwiedzał dzieci w szkołach, rozdając im pyszne ciasteczka. Ja wszędzie byłem dzisiaj. W tym roku to wszędzie. Także no, prasa była ciężka. Był to wyjątkowy wieczór. Piękny, grudniowy, pełen ciepła i życzliwości.